Czym skorupka za młodu nasiąknie, to przyda się w dorosłym życiu. Młodzieżowa drużyna pożarnicza z Cieszyna Marklowic złożyła uroczyste ślubowanie. Ślubuję ze wszystkich sił. Ślubuję ze wszystkich sił. Służyć naszej ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej. Służyć naszej ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej. Ofiarną pracą. Ofiarną pracą. W szeregach młodzieżowej drużyny pożarniczej. W szeregach młodzieżowej drużyny pożarniczej. Przyczyniać się do ochrony życia. Przyczyniać się do ochrony życia. Imienia jej obywateli. Imienia jej obywateli. Oraz ich dorobku. Oraz ich dorobku. Kulturalnego i materialnego. Kulturalnego i materialnego. Przed pożarami. Przed pożarami. I innymi klęskami żywiołowymi. I innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję. Ślubuję. Przestrzegać postanowień statutu OSP. Przestrzegać postanowień statutu OSP. I regulaminu młodzieżowej drużyny pożarniczej. I regulaminu młodzieżowej drużyny pożarniczej. Pogłębiać wiedzę pożarniczą. Pogłębiać wiedzę pożarniczą. Postępować uczciwie. Postępować uczciwie. Wykonywać sumiennie polecenia przyłożonych. Wykonywać sumiennie polecenia przyłożonych. I być wzorem. I być wzorem. W przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej. W przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej. Po ślubowaniu! W uroczystości młodych strażaków wzięli udział zacni goście i bliscy, bo działalność w OSP łączy całe rodziny. To doniosła i bardzo ważna chwila w życiu młodego adepta pożarnictwa. By stać się pełnoprawnym członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej, trzeba przejść odpowiednie przygotowanie. Odbywa się ono podczas cyklicznych zbiórek, a także na obozach szkoleniowo-wypoczynkowych, czy nawet tak jak my to robimy, organizując różnego rodzaju projekty. Założeniem takiego szkolenia jest przygotowanie członków MDP do pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ewentualnej służby w szeregach OSP. W trakcie realizacji szkolenia nawiązujemy do potrzeb i warunków środowiska lokalnego, w którym prowadzona jest działalność członków danej drużyny. Mówi się, że MDP działa przy jednostce OSP, ale należałoby powiedzieć i podjąć takie działania, by dzieci i młodzież stali się integralną częścią jednostki. I my jako Komisja do Spraw Młodzieży przy Zarządzie Miejskim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Cieszynie to robimy. Dajemy odczuć dzieciom i młodzieży, że choć nie mogą robić wszystkiego, co robią inni strażacy, to bez wątpienia są częścią jednostki i wszystko, co posiada jednostka, jest także ich własnością. Wzmacniamy przez to ich poczucie wartości, jak i szacunek do mienia strażackiego. Tylko w ten sposób można zaszczepić w nich bakcyla pożarnictwa i po uzyskaniu przez nich stosownych uprawnień jednostka może zyskać kolejnych świetnych strażaków. Ale nie jest łatwo pracować z dziećmi i młodzieżą. By osiągnąć sukces w pracy z nimi, trzeba stać się jednym z nich. Straż pożarna to pasja wielu ludzi, której nie da się opisać żadnymi ramami czy porównaniami. Drugiego takiego ruchu jak ruch strażacki nie ma i zapewne nie będzie. Nie ma recepty na idealnego opiekuna, ale jest miara jego wartości w postaci młodzieży, z którą pracuje. Dlatego osoba opiekuna MDP jest wyjątkowa. Jest to osoba z powołaniem, odpowiednio delikatna, potrafiąca zorganizować czas najmłodszym strażakom, ale i mocno charyzmatyczna, by być autorytetem i przywódcą grupy nastolatków, którzy często z racji dojrzewania są krnąbrni i rozbrykani. Szanowni Państwo, każdy z nas opiekunów jest pasjonatem i tą pasją stara się zarazić swoich podopiecznych. Pomagamy w ich rozwoju, zapewniamy im poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Wypowiedziane przez nich słowa roty mają ich umocnić w przekonaniu, jak bardzo ważna jest służba naszej ojczyźnie, ochrona życia i mienia jej obywateli, niesienie pomocy drugiemu człowiekowi i postępowanie uczciwie oraz by być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej. Z kamerą uczestniczył w uroczystości Mariusz Jaszczurowski.